Cześć. Trzy dni temu nagrałem film z prośbą do Was o komentarze. Jakiego smartfona wybrać? Czy system operacyjny Windows, czy Android? I prosiłem Was o komentarze, żebyście napisali, co może być lepsze, tak jak dla mnie. Czyli dla starszego faceta, jak się dam rady. I oglądalność nie była aż taka wielka, ale wszedłem w analitykę, żeby zobaczyć, jak mniej więcej wyglądają wszystkie filmy, oglądalności i tak dalej. I był komunikat. Film Windows czy Android w ciągu 2 dni uzyskał więcej komentarzy niż pozostałe filmy w ciągu 6 miesięcy. Czyli fajnie piszecie, cieszę się. I tak myślę, w 99% wybieram Windowsa. W Androidzie piszecie, że ma bardzo dużo aplikacji, bardzo dużo gier, ale ja już jestem za stary na gry, a aplikacje dużo mnie nie interesuje. Mnie interesują aplikacje podstawowe, tam żeby była poczta, Gmail, YouTube i coś, i powiedzmy wirtualna Polska, takie podstawowe rzeczy. Bo po cóż mi tyle aplikacji, jakichś innych gier, czy nie wiadomo czego. Także cieszę się, że pisaliście komentarze i piszcie w dalszym ciągu. Tak jak mówię, wymianę będę miał, nie wiem, prawdopodobnie w grudniu. I tak dopiero jak wrócę ze szpitala, a w październiku idę, to później będę kombinował, będę przeglądał wszystkie możliwe, czy Nokia Lumia 630, czy 920, czy jeszcze jakieś nowsze modele, nie wiem jakie. Jeżeli macie jakieś Nokia Lumie, piszcie komentarze, w ogóle ogólnie piszcie o Androidzie i o Windowsie. Kto jaki ma? Dla Was to jest minuta napisać coś, że jest dobre to, a kiepskie tamto. Jak będziecie myśleli, jak uważacie, tak piszcie. Jak na razie, jak mówię, 99% jest na Windowsa. Cały czas myślę o Nokia Lumie. Trzymcie się. Udanego, spokojnego, miłego, przyjemnego weekendu Wam życzę. Cześć.